Moi drodzy, witam na pierwszym wykładzie z dwóch poświęconych zarządzaniu zaufaniem i zaufaniu obliczeniowemu. O czym będzie ten wykład? Zaczniemy od podstawowych definicji. Zdefiniłem sobie pojęcie zaufania, braku zaufania, nieufności. Powiemy sobie, czym te poszczególne elementy, aspekty się od siebie różnią. Przyjrzymy się też innym niż informatyka obszarom wiedzy, to znaczy zobaczymy, w jaki sposób zaufanie i brak zaufania są traktowane w socjologii czy psychologii. Opowiemy sobie o otwartych problemach, które występują, jeżeli chodzi o zarządzanie zaufaniem, a ponieważ jednym z najczęstszych, przynajmniej jeżeli chodzi o systemy informatyczne, sposobów wyrażania zaufania jest głosowanie, więc opowiemy sobie też o wielu, wielu sposobach, w jakich można głosować. Zaufanie propaguje się w sieciach społecznościowych za pomocą dosyć specyficznych operatorów i obejrzymy sobie te sposoby propagacji zaufania, powiemy sobie o tym, czym się różni propagacja tranzytywna od symetrycznej, zgodnej i wreszcie obliczeniowej, a w drugiej części wykładu opowiemy sobie dokładnie o wybranych algorytmach propagacji zaufania, ich wadach, zaletach i o tym, w jaki sposób one funkcjonują. Dlaczego w ogóle mówimy tutaj o zaufaniu czy zarządzaniu zaufaniem? To jest taki aspekt, który czasami bywa trochę przemilczany, jeżeli chodzi o obszar analizy i eksploracji sieci społecznościowych, a jednocześnie jest fundamentalny dla zrozumienia funkcjonowania współczesnych systemów informatycznych, które bazują na efektach społecznych. Mam nadzieję, że po tych dwóch wykładach stanie się to dla Was jasne. Zatem podstawowe definicje. Co to jest zaufanie? Zaufanie to wyrażona jawnie chęć, czy też zobowiązanie do podjęcia pewnej akcji w momencie, kiedy osoba, agent obdarzony przez nas zaufaniem, wykona jakąś akcję. Co więcej, zaufanie budowane jest na fundamencie oczekiwania, że akcje agenta, którego obdarzamy zaufaniem, będą prowadziły do pozytywnych rezultatów. Więc samo z siebie zaufanie ma charakter bardzo pozytywny. Znaczy my z jednej strony obdarzając jakiegoś agenta zaufaniem w jakimś systemie informatycznym, oczekujemy, że przyszłe akcje tego agenta będą prowadziły do dobrych rezultatów, do korzystnych dla nas rezultatów, ale jednocześnie wiąże się z tym pewna cena. To znaczy my zobowiązujemy się do podjęcia określonych akcji w odpowiedzi na akcję tego agenta, którego obdarzyliśmy zaufaniem. Zatem fundamentalną rzeczą w zaufaniu jest oczekiwanie w stosunku do tego, co w przyszłości dana osoba zrobi. Oczywiście to zaufanie może być budowane na danych historycznych, na rekordzie wcześniejszych akcji takiego zaufanego agenta, no ale w sposób niezmienny zaufanie dotyczy przyszłości, a nie przeszłości. To po pierwsze. Po drugie, jak powiedziałem, zaufanie wiąże się z pewnym kosztem, to znaczy ufający agent zobowiązuje się do podjęcia konkretnej akcji w odpowiedzi na akcję zaufanego. Te akcje, które zaufana osoba, agent podejmują, są tak naprawdę nieistotne, dlatego że istotne są tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia te akcje, do których ja się zobowiązuję. Więc owszem, one są warunkowane akcjami, które podejmuje zaufany przeze mnie agent, natomiast same wyniki tych akcji nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia. Tak? Dlatego, że ja zobowiązuję się, że ilekroć zaufany przeze mnie agent podejmie jakąś akcję X, to ja zobowiązuję się do podjęcia akcji Y i wynik akcji X tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Sam fakt, że ta akcja zaistniała, już tak naprawdę generuje zobowiązanie, które leży u podłoża zaufania. Zakładamy, że agenci obdarzeni zaufaniem nie są ściśle deterministyczni, w tym sensie, że mają do wyboru wiele akcji. Zakładamy, że każda akcja kończy się jakimś rezultatem i że możemy rozróżnić pomiędzy rezultatem negatywnym i pozytywnym. To znaczy, że tak jak wspomniałem, sama akcja może nie ma żadnego znaczenia, ale ona się kończy jakimś rezultatem. I oczywiście ja ufając zakładam, że ten rezultat będzie dla mnie pozytywny, natomiast no, w
Z akcją osoby zaufanej, agenta zaufanego wiąże się pewien koszt, no i ten koszt powinien być odpowiednio mniejszy. Jeżeli mały koszt oznacza, że ta akcja była dla mnie pozytywna, duży koszt oznacza, że ta akcja była dla mnie negatywna. Jakie są aspekty zaufania? Otóż zaufanie, rozumiane tak obliczeniowo, informatycznie, oczywiście jest prostym przeniesieniem tego, co my jako ludzie wykonujemy. I zaufanie generalnie rzecz biorąc wyraża się zawsze w relacjach międzyludzkich. Podobnie jak w przypadku obliczeniowym, kluczową sprawą jest zgoda na poniesienie konsekwencji zachowania tej osoby, którą obarczamy zaufaniem. Zobaczcie, że to jest pewnego rodzaju odwrócenie sytuacji. Tak? W takim zaufaniu obliczeniowym mówimy o tym, że zobowiązujemy się do podjęcia pewnych akcji. Tutaj mówimy, że tą akcją, do której my się zobowiązujemy, jest poniesienie konsekwencji, tak? tego zaufania. Zakładamy oczywiście, że te konsekwencje będą dla nas pozytywne, nie będą związane z żadnym kosztem, ale gdzieś ten pierwiastek niepewności występuje. Zaufanie oczywiście nie ma charakteru losowego, stochastycznego. My oczekujemy, mamy pewną wartość oczekiwaną i oczekujemy, że średnio akcje zaufanej osoby będą bardziej na plusie niż na minusie, czyli że ten agent, któremu ja ufam, jego akcje przyniosą mi konkretny zysk. Oczywiście, gdyby to zawsze było tylko i wyłącznie pozytywne, sprawa byłaby bardzo prosta, ale pojawia się tutaj też ten element taki troszeczkę losowy, to znaczy zaufany agent może podjąć pewne nieprzewidziane zachowania albo być może jest zmuszony do podjęcia pewnych zachowań, które będą się dla mnie kończyły wynikiem negatywnym, więc obdarzając agenta zaufaniem ponoszę też ryzyko związane z nieprzewidzianymi zachowaniami. I sprawa absolutnie najważniejsza. Zaufanie wymaga braku kontroli. Jeżeli ja mam kontrolę nad agentem, którego obdarzam zaufaniem, to nie jest prawdziwe zaufanie, tak? Dlatego że mogę wpływać na wybór akcji, którą dany agent podejmuje. Natomiast w takim klasycznym zaufaniu obliczeniowym my zakładamy, że agenci są całkowicie autonomiczni i mogą podejmować dowolne decyzje, więc my uczymy się w pewnym sensie na danych historycznych, jakiego rodzaju decyzje agenci podejmują albo w jakim kontekście, jakie decyzje podejmują, czy te decyzje kończą się pozytywnymi czy negatywnymi skutkami i na tej podstawie podejmujemy decyzję o obarczeniu kogoś zaufaniem bądź nie. Trzema głównymi obszarami nauki i wiedzy, w których to zaufanie jest intensywnie badane, są socjologia, psychologia i ekonomia. Socjologia oczywiście patrzy na zaufanie przez pryzmat całych społeczeństw, grup społecznych. I w socjologii traktuje się zaufanie jako jeden z najważniejszych reduktorów złożoności społecznej. To znaczy, dopóki operujemy w bardzo niedużym zbiorze osobników, to nie tylko możemy z jednej strony kontrolować ich akcje, a z drugiej strony, gdyby nie ma potrzeby angażowania się w jakieś bardziej złożone relacje, właśnie wymagające zaufania, więc tam być może zaufanie nie jest aż tak istotne. Natomiast im bardziej system społeczny rośnie, im więcej agentów się w nim pojawia, to tym częściej pojawia się konieczność właśnie budowania relacji zaufania. Socjologia rozróżnia pomiędzy zaufaniem indywidualnym, tak, do konkretnego osobnika i do zaufania i zaufaniem grupowym, kiedy ufający generalizuje zaufanie i mówi, że wszystkie osobniki, które współdzielą jakąś cechę, tak, będzie obdarzał zaufaniem. No i to oczywiście najczęściej ma taki charakter bardzo trybalistyczny, nie? Że obdarzam zaufaniem członków mojej grupy, mojej sekty, mojego klanu, mojej religii, jakkolwiek dokonamy sobie tam stratyfikacji społeczeństwa. Zaufanie jest też reduktorem złożoności w tym sensie, że ono buduje pewien taki probabilistyczny model oczekiwania tego, jaka będzie przyszłość. I teraz oczywiście w prostych sytuacjach my możemy w głowie budować sobie pewne modele kognitywne, które pozwolą nam
przewidywać, budować takie wirtualne symulacje, w których my przewidujemy, jakie będą konsekwencje konkretnego działania. Natomiast dla złożonych systemów społecznych tego typu proste symulacje zazwyczaj się nie udają, dlatego że nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich złożoności, wszystkich interakcji, które w takim systemie się pojawiają, w związku z czym to zaufanie jest pewnego rodzaju uproszczeniem. Tak? Ja mogę scedować jak gdyby obowiązki wykonywania akcji na jakiegoś zaufanego agenta, no ale jednocześnie oczywiście to cedowanie nie jest, jak powiedziałem, za darmo. Muszę zgodzić się na poniesienie konsekwencji, gdyby rezultat akcji zaufanego agenta nie był zbyt pozytywny. Jeżeli chodzi o psychologię, psychologia oczywiście już bardziej patrzy jednostkowo, patrzy na pojedynczą osobę. I psychologia rozważa zaufanie bardziej w takich relacjach binarnych pomiędzy osobnikami. To znaczy bada się tam, na ile na przykład proste, dajmy na to, wizualne wskazówki mogą służyć do budowania zaufania. Na ile na przykład typowość twarzy albo podobieństwo do kogoś znanego. To jest ciekawy eksperyment. Ludzie bardziej ufają tym osobnikom, którzy wykazują pewne podobieństwo do znanych twarzy, na przykład z twarzy celebrytów. Albo przez sam fakt upodabniania się do kogoś można zdobyć jego zaufanie. Psychologia kładzie duży nacisk na utratę zaufania. To jest jakby ważny aspekt w kontaktach międzyludzkich, takich już bardzo personalnych, gdzie proces budowania zaufania jest procesem długotrwałym, składa się z wielu kroków, natomiast utrata zaufania może być bardzo gwałtowna i charakterystyczna jest tutaj owa asymetria. Wreszcie psychologia rozróżnia pomiędzy ufam a polegam. I to, co my traktujemy jako takie klasyczne zaufanie, tak, tutaj może być jeszcze rozróżnione, może być wyróżnione poleganie, czyli oczekiwanie, że druga osoba pospieszy nam z pomocą, że dostarczy nam na przykład jakichś zasobów w momencie, kiedy my będziemy w trudnej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o ekonomię, to w ekonomii problem zaufania pojawia się przede wszystkim jako pewien czynnik normalizujący rynki, gdzie zaufanie jest takim dodatkowym mechanizmem, który może być włączony po to, żeby na przykład być w stanie osiągnąć optimum Pareto w jakiejś grze ekonomicznej, nawet jeśli to optimum Pareto nie pokrywa się z równowagą nasza, czyli tym teoretycznym ekwilibrium, w którym gra ekonomiczna znajduje się, to znaczy, gdzie nie można już w żaden sposób poprawić swojej wygranej poprzez zmianę jej strategii. Mówiąc o zaufaniu, warto jest przytoczyć też pewien eksperyment myślowy, pewien paradoks, który związany jest właśnie z zaufaniem. To jest słynny dylemat więźnia. Dylemat więźnia jest przykładem wymyślonym gry z obszaru teorii gier, który pokazuje niemożność nawiązania współpracy, mimo że ta współpraca jest obustronnie opłacalna. Właśnie ze względu na to, że jeśli nie istnieje relacja, dodatkowa relacja, czy jakiś mechanizm zapewnienia zaufania, to właśnie wiele sytuacji może się zdegenerować do dylematu więźnia. Otóż na czym polega ten dylemat więźnia? To jest bardzo prosta gra, w której mamy dwóch graczy. Można sobie wyobrazić, że ci gracze reprezentują przestępców złapanych przez policję. Policja ma wystarczające dowody, żeby skazać obu więźniów na rok więzienia, obu zatrzymanych na rok więzienia za jakieś drobne przestępstwo, natomiast podejrzewa, że więźniowie dokonali znacznie bardziej poważnego przestępstwa. Natomiast nie ma wystarczających na to dowodów. Gdyby któryś z nich się złamał i poszedł na współpracę z policją, czyli innymi słowy zdradziłby swojego wspólnika, no to wtedy można by zamiast na rok skazać ich na 10 lat. I cała gra sprowadza się do tego, że policjanci oferują jednemu i drugiemu przestępcy przyznanie się, mówiąc: słuchaj, jeżeli będziesz siedział cicho, to pójdziesz na rok do więzienia. Jeżeli natomiast zdradzisz swojego wspólnika, to puszczamy cię wolno, czyli koszty dla tej osoby wynosi zero.
natomiast twój wspólnik pójdzie na 10 lat do więzienia. Jeżeli natomiast obaj zdradzicie, tak, to wtedy to 10 lat sędzia rozłoży pomiędzy was dwóch i obaj pójdziecie na 5 lat do więzienia. Więc wydawać by się mogło, że w tym schemacie oczywistym jest, że więźniowie będą ze sobą współpracować, to znaczy będą trzymać buzię na kłódkę po to, żeby nie dać policji możliwości oskarżenia ich o poważniejsze przestępstwo. Tak nie jest. Okazuje się, że w każdej grze wygrywa opcja zdrać i więźniowie idą na 5 lat do więzienia. Mimo że istnieje rozwiązanie, które ściśle dominuje to rozwiązanie dla jednego i dla drugiego więźnia. Z czym to się wiąże? Otóż wytłumaczenie tego paradoksu jest trywialnie proste. Spójrzcie na z pozycji pojedynczego więźnia. Co się dzieje w momencie, kiedy dany więzień decyduje się zdradzić? Prześledźmy to może na przykładzie pierwszego wiersza. Niebieski przestępca współpracuje. Tak? I on współpracuje, to znaczy trzyma buzię na kłódkę i nie idzie na współpracę z policją, współpracuje ze swoim kompanem. Ten kompan, decyzje kompana są reprezentowane przez kolumny. Teraz, jeżeli kompan zdecyduje się na strategię współpracuj, to wtedy będzie go to kosztowało jeden. Tak? Jeden rok więzienia. Natomiast jeżeli zdradzi, to wówczas nie pójdzie w ogóle do więzienia. Więc z punktu widzenia tego kompana, jeżeli pierwszy zatrzymany nie współpracuje z policją, to drugiemu zatrzymanemu opłaca się go zdradzić, bo zamiast pójść na rok do więzienia, pójdzie od razu, zostanie uwolniony. A co się dzieje, jeżeli pierwszy zatrzymany decyduje się zdradzić swojego kompana i współpracować z policją? W takim wypadku, jeżeli drugi kompan zdecydowałby się kontynuować współpracę ze swoim ziomkiem, no to wtedy pójdzie na 10 lat do więzienia. Natomiast jeśli zdradzi, pójdzie tylko na 5 lat do więzienia. Znów, jeżeli jego kompan zdecyduje się zdradzić, to drugi również powinien zdradzić, żeby zredukować czas, który spędzi w więzieniu. Zatem niezależnie od decyzji pierwszego zatrzymanego, drugi zatrzymany zawsze musi zdradzić. Dlatego, że za każdym razem ta zdrada jest lepszym rozwiązaniem. Tak? I oczywiście dokładnie ten sam argument działa w przypadku pierwszego zatrzymanego, co oznacza, że jeden i drugi natychmiast zdradza i nie są w stanie osiągnąć optymalnego rozwiązania, którym byłaby ich współpraca i pójście do więzienia tylko i wyłącznie na rok. I ten dylemat więźnia jest prostą grą, która całkiem nieźle modeluje wiele rzeczywistych zjawisk, takich jak na przykład wyścig zbrojeń, jak produkowanie kolejnych reklam proszków do prania, jak doping w sporcie, czy nawet jak problem z niemożnością redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wspomniany tutaj eksperyment Axelroda to była pewnego rodzaju gra programistyczna, którą Axelrod zaproponował. Polegało ono na tym, żeby napisać najlepszą możliwą strategię w przypadku takiego wielokrotnego grania w dylemat więźnia. To znaczy Axelrod oprogramował platformę, w której gracze mogli implementować swoje własne strategie i agenci oprogramowani przez poszczególnych graczy, uczestników, spotykali się ze sobą i rozgrywali pojedynczy dylemat więźnia. Tak więc każdy agent musiał zdecydować, współpracuj i zdradź. No i każdy gromadził te swoje punkciki, tak, w postaci kary, tak, na ile idzie do więzienia, czy na rok, czy na 10 lat, czy na 5 lat, czy w ogóle wychodzi wolno, w zależności od tego, jaki był wynik tej pojedynczej gry. No i teraz kluczem było to, że poszczególni agenci spotykali się z innymi agentami, którzy grali z różnymi, bardzo różnymi strategiami. No i było pytanie, czy jest jakaś strategia dominująca, taka, która działa w tym dylemacie najlepiej. Okazuje się, że tak.
że najlepszą możliwą strategią jest strategia VET za VET, czyli tit for tat, która polega na tym, że dany agent w momencie, kiedy dysponował historią wcześniejszych akcji agenta, z którym się właśnie spotykał, powtarzał ostatnią akcję napotkanego agenta. Czyli jeżeli napotkany agent poprzednio zdradził, to ten teraz go zdradzał. Jeżeli poprzednio agent, którego spotykamy, współpracował, wtedy ten też współpracował. I taka strategia VET za VET okazywało się, prowadziła do najmniejszych kosztów dla iterowanego dylematu więźnia. Czasami również pomagała wersja VET za VET z przebaczaniem, która polegała na tym, że w każdym kroku z pewnym niewielkim prawdopodobieństwem, jeżeli wybraną strategią jest strategia zdrać, to następowało automatyczne przebaczanie i agent próbował na nowo nawiązać współpracę, czyli ryzykował strategią współpracy. To teraz powiedzmy sobie o dwóch innych ważnych pojęciach, to znaczy o braku zaufania i nieufności. Otóż brak zaufania to jest pewnego rodzaju kontrakt czy asercja, którą nakładamy na zaufanie. Innymi słowy, to nie jest zaufanie takie bezwarunkowe, które mówimy: tak, jestem gotów ponieść konsekwencje Twoich czynów, oczekuję, że Twoje przyszłe akcje będą dla mnie pozytywne i korzystne. Natomiast tutaj brak zaufania oznacza, że to zaufanie jest wyrażone, ale posiada całą masę obwarowań właśnie składających się z jakichś asercji, walidacji itd., itd. Więc brak zaufania to nie jest to samo co nieufność, dlatego że nieufność jest prawdziwym przeciwieństwem zaufania, dlatego że nieufność to jest oczekiwanie, że akcje agenta, który został obdarzony nieufnością, będą prowadziły dla mnie do negatywnych skutków. Więc tu dopiero mamy taką prawdziwą antynomię zaufania. Jakie są cechy nieufności? Ona jest, znaczy nie jest w tym sensie, nie jest prostym zaprzeczeniem zaufania tak naiwnie pojmowanego, bo to nie jest brak oczekiwania, że przyszłe zachowania agenta zaufanego będą prowadziły do dobrych rezultatów. To jest silniejszy warunek, dlatego że to jest oczekiwanie wprost, że te przyszłe rezultaty będą dla mnie negatywne. Również nieufność to nie jest to samo co brak zaufania, tak? To już wydaje się być tutaj jasne. W przeciwieństwie do zaufania, które jest tranzytywne i istnieją sposoby propagacji zaufania, nieufność w zasadzie nie jest tranzytywna, więc jest relacją, która wymiera po pierwszym kroku. Czasami jeszcze w psychologii rozróżnia się dodatkowo coś, co się nazywa po angielsku mistrust, po polsku spotkałem się z tłumaczeniem źle ulokowane zaufanie, jest trochę takie niewygodne do opowiedzenia, no ale dajmy na to, że taki termin może tu być. I źle ulokowane zaufanie to jest obdarzenie zaufaniem agenta, którego akcje, tak, przynoszą złe rezultaty. Wspomnieliśmy sobie, że w systemach informatycznych zaufanie najczęściej jest realizowane za pomocą głosowania. Więc teraz na chwilę zastanówmy się nad głosowaniem. Czym jest głosowanie i co jesteśmy w stanie powiedzieć o głosowaniu? Więc po pierwsze, głosowanie wcale nie jest taką prostą rzeczą. Już na samym wstępie natykamy się na paradoks Condorceta. Wyobraźcie sobie, że mamy trzy opcje. Tak? Mamy na przykład trzy knajpy, do których chcemy się przejść na piwo i mamy trzech ludzi, którzy chcą pójść do tych knajp. No i pierwsza osoba mówi: najchętniej poszedłbym w miejsce A, potem B, potem C. Osoba druga mówi: ja bym poszła najpierw do B, potem do C, a jak już tam nie będzie miejsca, to pójdziemy do A. A trzecia osoba mówi: nie, pójdźmy najpierw do C, a jak tam nie będzie miejsca, to pójdźmy do A, a w najgorszym wypadku pójdźmy do B. Dlaczego to jest paradoks? Dlatego że nie wiadomo, które miejsce wygrało. Nie dość, że każde z nich jest raz na miejscu pierwszym, raz na miejscu drugim, raz na miejscu trzecim, to jeszcze nie jesteście w stanie, one cyklicznie ze sobą wygrywają. Zobaczcie, że wśród dwójki osób A jest preferowane w stosunku do B. Czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że powinniśmy wybrać A zamiast B i B możemy skreślić? No nie do końca. Dlatego że B jest preferowane przez większość w stosunku do C,
Tak więc nie można pójść do C, skoro większość woli B. No dobrze, ale C jest preferowane przez większość w stosunku do A. Tak? Dlatego, że C dwukrotnie wygrywa z A. I mamy tutaj cykl, jeśli chodzi o preferencje. I ten cykl nazwany jest paradoksem Condorceta. I teraz. Jest jeszcze pojęcie kingmaker i dany wyborca w systemie wyborczym jest traktowany jako kingmaker, jeżeli sam z siebie nie może zdecydować o wygranej, ale decyzja tej osoby może przeważyć wynik wyborów. Tak? I odwołując się do serialu, który kilka lat temu pojawił się na Wizji o gladiatorach, wyobraźmy sobie, że mamy trójkę gladiatorów, którzy mają jakąś swoją siłę i bezpośredni pojedynek. Przepraszam, bezpośredni pojedynek między nimi sprowadza się tak do wyznaczenia różnicy ich sił. Jak się okazuje, decyzja najsłabszego z nich, najsłabszego możemy zdefiniować jako kingmaker, dlatego że sam z siebie on nie jest w stanie absolutnie wygrać, natomiast jego decyzja, z kim on będzie walczył, decyduje o ostatecznym wyniku, dlatego że jeżeli on wybierze sobie najsilniejszego przeciwnika, to ten najsilniejszy przeciwnik go pokona, ale zostaną mu dwa punkty siły, więc drugi z kolei wygra. Tak? Stąd tak należy symbolicznie rozumieć pojęcie kingmakera. I teraz możemy powiedzieć sobie o najważniejszym chyba kryterium, jeżeli chodzi o systemy głosowania, o kryterium Condorceta. Otóż to jest Condorcet, Marquis de Condorcet był francuskim matematykiem, w zasadzie takim polinaukowcem, dlatego że zajmował się całą masą różnych rzeczy i między innymi zajmował się teorią głosowania. I sformułował kryterium, w którym powiedział w ten sposób, że poszukujemy takiego kandydata, czy takiej opcji, która wygrywa bezpośrednie starcie z każdym innym kandydatem. Tak? W tym przykładzie, który widzieliśmy przed chwilą, nie było takiego wygranego, dlatego że A wygrywał z B, ale przegrywał z C, B wygrywał z C, ale przegrywał z A, no i tam C wygrywał z A, ale przegrywał z B. Natomiast wygrany według Condorceta to jest taka opcja, która wygrywa bezpośrednie starcie z każdym. I kryterium Condorceta mówi o tym, że system wyborczy jest sprawiedliwy, jeżeli za każdym razem znajduje wygranego według Condorceta. Oczywiście, jeśli ten wygrany według Condorceta nie istnieje w danym systemie głosowania, no to trudno. Natomiast jeśli taki wygrany istnieje, to system wyborczy musi zapewnić jego wybór. Tylko taki system nazywamy systemem sprawiedliwym. Każdy inny system będzie systemem niesprawiedliwym. Z kryterium Condorceta związane jest też pojęcie zbioru Smitha. Otóż zbiór Smitha jest pewnym uogólnieniem kryterium Condorceta, dlatego że on mówi w ten sposób, że istnieje pewien zbiór kandydatów, którzy wygraliby każde bezpośrednie starcie z każdym spoza tego zbioru. Więc to jest właśnie zbiór Smitha, tak? To są ci kandydaci, którzy są w stanie wygrać bezpośrednie starcie z każdym kandydatem spoza zbioru Smitha. Natomiast nie ma decyzji na temat tego, jaki będzie wynik, jeżeli byśmy pytali się o bezpośrednie starcie pomiędzy kandydatami należącymi do zbioru Smitha. Okazuje się, że w każdym systemie głosowania zbiór Smitha istnieje, jest określony i jest skończony, co ciekawe. Teraz, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że w kryterium Condorceta wygrany Condorceta to jest taki, który wygrywa z każdym innym, więc siłą rzeczy, jeśli istnieje wygrany Condorceta, to jest on jedynym członkiem zbioru Smitha. Tak? No nie może istnieć nikt inny w zbiorze Smitha, bo z definicji wygrany Condorceta wygrywa z każdym innym. Natomiast jeżeli wygranego według Condorceta nie ma, tak? No to być może mamy kilku wygrywających, którzy wygrywają gdyby z wszystkimi innymi, a decyzja co do bezpośredniego starcia między nimi jest nieokreślona. I co ciekawe, istnieje tylko jeden zbiór Smitha, tak? Nie ma wielu zbiorów Smitha. I kluczowe twierdzenie matematyczne, jeżeli chodzi o systemy głosowania.
To twierdzenie sformułował amerykański matematyk John Arrow. Arrow badał teorię głosowania i wprowadził pewne własności, które chcielibyśmy, żeby każdy system głosowania posiadał. To są pewnego rodzaju aksjomaty systemu głosowania. Tak? Po pierwsze, uniwersalność. Arrow powiedział, że system głosowania musi być deterministyczny, to znaczy wylosowanie kandydata nie jest systemem głosowania. Tak? To jest oczywiście, można taką procedurę przeprowadzić, natomiast w obszarze tych systemów, którymi zajmował się Arrow, on je wykluczył. Tak? Więc jednym z aksjomatów jest to, że system musi być całkowicie deterministyczny. Po drugie, suwerenność. Suwerenność oznacza, że system głosowania nie może wykluczać żadnej opcji z potencjalnego wygrywania. Czyli na przykład nie może być tak, że głosujemy tylko na co drugą opcję. Tak? Więc system musi zapewniać, wiadomo, że to nie jest tak, że każdy musi móc wygrać, tak? No bo jeżeli istnieje wygrany Condorcet'a, to on powinien wygrać, natomiast każdy wynik teoretycznie musi być osiągalny. Brak dyktatora to jest tutaj dosyć kluczowa sprawa, bo prawdopodobnie nie widzieliście systemu głosowania, w którym to występuje. Brak dyktatora należy rozumieć w ten sposób, że nie może istnieć żadna pojedyncza osoba, która determinuje ostateczny wynik wyborów, czyli że każdy wynik głosowania musi zależeć od decyzji więcej niż jednej osoby. Takie zwykłe głosowania, na przykład, nie wiem, głosowanie prezydenckie, mogłoby się okazać, że zostanie rozwiązane za pomocą tylko jednego głosu. Natomiast w twierdzeniu Arrowa aksjomatem jest brak takiego dyktatora. Monotoniczność to jest taka dosyć oczywista i pożądana cecha systemu głosowania, to znaczy, jeżeli zmieniamy preferencje jednego użytkownika w stosunku do pojedynczej opcji w rankingu, to ta zmiana preferencji może tylko i wyłącznie podnieść bądź obniżyć pozycję w rankingu, w zależności od tego, jak zmieniamy naszą decyzję, natomiast absolutnie nie może zmienić relatywnych wyników innych opcji. Tak? Więc jeżeli ja na przykład, jeżeli próbujemy w 10 osób wybrać film, na który się wybierzemy i mamy 5 filmów do wyboru i jeżeli ja w pewnym momencie zmienię swoją decyzję odnośnie pojedynczego filmu, to ta decyzja może tylko i wyłącznie spowodować, że pozycja tego filmu, dla którego ja zmieniłem swoją decyzję, zmieni się w rankingu, ten film może pójść w górę albo w dół, natomiast nie może się zmienić wzajemna relacja żadnego innego filmu. Co oznacza właśnie ten ostatni aksjomat, niezależność nieistotnych alternatyw. Tak? I co mówi twierdzenie Arrowa? Twierdzenie Arrowa jest dogłębnie pesymistyczne, dlatego że ono mówi, że jeżeli głosują co najmniej dwie osoby i to nie jest głosowanie binarne, to nie może istnieć żaden system głosowania, który spełni wszystkie te trzy kryteria, wszystkich tych pięć, przepraszam, kryteriów. Zatem nie istnieje uniwersalnie sprawiedliwy system głosowania. W każdym systemie głosowania musimy z któregoś z tych aksjomatów zrezygnować. Najczęściej rezygnujemy z braku dyktatora, ale nie zawsze. Więc w zależności od wybranego systemu głosowania, pamiętajcie, teraz omówimy sobie różne systemy głosowania i pamiętajcie, że z każdym z tych systemów głosowania wiąże się złamanie któregoś z tych aksjomatów. Pierwszym sposobem głosowania jest metoda Borden. To jest bardzo prosta metoda głosowania. Głosujący buduje sobie ranking wszystkich opcji. Numerujemy pozycje od n-tej do ostatniej i przyznajemy punkty proporcjonalnie do pozycji w rankingu. I dla każdej opcji sumujemy liczbę głosów. Więc wyobraźmy sobie, że mamy 5 osób głosujących, mamy 3 opcje, na które głosujemy i w głosowaniu okazało się, że 3 osoby wygenerowały ranking A, B, C, a 2 głosy były na ranking B, C, A. Która opcja wygrała? No to policzmy sobie szybciutko. Opcja A zdobyła sobie 9 głosów z pierwszych, 9 punktów z pierwszych 3 głosów, tak? Zakładamy, że pierwsza pozycja to są 3 punkty, druga pozycja 2 punkty, trzecia pozycja 1 punkt. Zatem opcja A zdobyła sobie 9 plus 2, czyli 11 głosów.
Opcja B zdobyła sobie 3 razy 2, czyli 6, plus 2 razy 3, czyli 6, 12. I opcja C zdobyła sobie 3 plus 4, czyli 7. Zatem ostateczny wynik to B 12, a 11 C 7. Wygrywa opcja B. Proste, proste. Druga metoda to metoda zakresowa. Dla każdej opcji podajemy pewną ocenę. Ta ocena może być z jakiegoś zakresu, tak, od 0 do 5, od 0 do 10 i wygrywa opcja z największą sumą głosów. Możemy alternatywnie wziąć pod uwagę wariancję i wybrać tę opcję, która ma najwyższą średnią, a nie największą sumę głosów. Możliwe tutaj też jest eliminowanie ekstremów, czyli dla każdej opcji odejmujemy najwyższy i najniższy wynik, tak, i wtedy wyliczamy sobie średnią. Bardzo często jest to stosowane w sporcie, tak, sposób nadawania punktów, czy to na przykład w skokach narciarskich, czy w łyżwiarstwie figurowym. Właśnie na tym bazuje. Owe głosowania to są oczywiście oceny sędziowskie, no i te najbardziej ekstremalne oceny są odcinane i pozostają, tak, wartości uśredniane, wartości w środku, po odcięciu ekstremów one są uśredniane i to jest ostateczny wynik takiego głosowania, no bo ocenę na przykład skoku, czy ocenę przejazdu w łyżwiarstwie figurowym możemy potraktować jako głosowanie. Kolejną metodą jest metoda akceptacyjna. To jest analogicznie do poprzedniej, tyle tylko, że każda decyzja jest binarna, czyli my tak naprawdę dostajemy opcję i dla każdej opcji wybieramy tylko i wyłącznie, czy akceptujemy tą opcję, czy nie. Możemy również na przykład pozwolić tylko n opcji z każdego głosu wybrać, tak? Więc na przykład mamy 10 opcji do wyboru i musimy wybrać z nich 3. Tak? Więc przy 3 zaznaczamy to, więc to są jedynki, reszta to są zera. Ewentualnie, no oczywiście możemy też wziąć wszystko i powiedzieć zaznacz te, które byś chciał, więc wtedy wybieramy, tak, dowolną od 0 do 10 zaznaczonych. I sumujemy liczbę głosów, którą każda opcja otrzymała. Na tej podstawie możemy wygenerować ostateczny ranking. Metoda większościowa. Metoda większościowa to jest metoda, która jest wykorzystywana na przykład w systemach wyborczych, w których funkcjonują jednomandatowe okręgi wyborcze. Ona polega na tym, że każdy głos oddawany jest tylko i wyłącznie na jedną opcję, niezależnie od tego, jak dużo jest tych opcji, i opcja z największą liczbą głosów, sumaryczną liczbą głosów, wygrywa. Więc znane jest to też pod nazwą First Past the Post. To jest metoda dosyć kontrowersyjna, dlatego że może się zdarzyć, że w wyniku, szczególnie jeżeli tych głosowań jest więcej, tak, w odniesieniu na przykład do, no, tradycyjnie na przykład Anglia w ten sposób wybiera reprezentantki i reprezentantów do Izby Gmin, no i może się okazać na przykład, że liczba wybranych reprezentantek i reprezentantów jest całkowicie nieproporcjonalna do procentowego udziału uzyskanych głosów, tak? Dlatego że bardzo niewielka różnica na poziomie pojedynczego okręgu wyborczego już tak naprawdę binarnie decyduje o tym, kto ten okręg, mówiąc kolokwialnie, bierze. Więc może się zdarzyć na przykład, że kandydat A dostał 10 głosów, kandydatka B dostała 9 głosów, kandydat C dostał 9 głosów, kandydatka D dostała 8 głosów. Tak? Wygrywa kandydat A, więc on zostaje wybrany, natomiast on miał tak naprawdę 25-26% głosów, 74% głosów były poza. Ale tą metodę też można oczywiście stosować. Dalej metoda instant runoff. W ten sposób wybiera się Oscary, czy może mówiąc poprawniej, Akademia Filmowa w ten sposób wybiera filmy, które są nagradzane Oscarami. Wyborcy dostają opcje i tworzą ich ranking, czyli ustawiają je od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. I teraz, jeżeli istnieje jakaś opcja, która już przekroczyła 50% na pierwszym miejscu, to uznajemy, że ta opcja wygrała i to jest koniec głosowania. Natomiast jeżeli nie istnieje opcja, która miałaby większość głosów, tak, to wówczas usuwamy z puli
najmniej popularną opcję i w ten sposób obniżamy kworum, z którego liczymy większość głosów. Tak? I wracamy z powrotem do spojrzenia, jak wyglądają pozycje, które wygrały na pierwszym miejscu. Tak? Sprawdzamy częstotliwość tych opcji, które były na pierwszym miejscu w rankingu opcji i sprawdzamy, czy teraz już pojawiła się jakaś opcja, która wygrywa większość. Jeśli nie, z powrotem bierzemy drugą najmniej popularną opcję, wycinamy te wszystkie głosy, znowu obniżamy kworum i z powrotem patrzymy, czy udało się wyłonić opcję, która wygrywa. Jest też metoda ekstremalna, ale prawdę powiedziawszy, niezła. Wyobraźcie sobie, proszę, że w jakimś kraju na przykład w ten sposób wybiera się prezydentkę czy prezydenta. Metoda losowej próbki. Ona oczywiście łamie aksjomat uniwersalności w twierdzeniu Arrowa, to znaczy ona wykorzystuje wprost element losowy. Po prostu wrzucamy wszystkie głosy do jednej urny i głosujemy jedną opcję. I ta opcja wygrywa. Zobaczcie, że dzięki temu wygrać może absolutnie każda opcja, tak? No bo każdy może zostać wybrany, ale prawdopodobieństwo wybrania jest proporcjonalne do liczby oddanych głosów. Czyli jeśli mielibyśmy na przykład wybory prezydenckie i mamy, dajmy na to, 10 kandydatów, kandydatek, to wówczas nawet jeżeli pierwsza osoba w rankingu ma, dajmy na to, 50 albo może poniżej 50, dajmy na to 40% poparcia, druga ma 30% poparcia, trzecia ma 10, czwarta ma 3, piąta ma 1 i tak dalej, to nadal nie gwarantuje, ta metoda nie gwarantuje, że opcja, która dostała większość głosów, przepraszam, wygra, nadal może się zdarzyć, że wygra opcja, która była na drugim albo na trzecim miejscu. Tak? Chociaż oczywiście prawdopodobieństwo wybrania opcji, która zdobyła sobie bardzo, bardzo małą popularność, jest oczywiście proporcjonalnie niewielkie. I wreszcie ostatnia metoda głosowania to metoda Bucklina. Tutaj trochę podobnie jak do Oscarów. Każdy głosujący dokonuje rankingu wszystkich opcji. Jeżeli mamy opcję większościową, no to sprawa jest załatwiona, wiemy, kto wygrał. Natomiast jeżeli nie istnieje opcja większościowa, to bierzemy sobie wszystkie głosy, które były na pierwszym miejscu. Teraz sprawdzamy, które opcje były na drugim miejscu i do liczby punktów, czy do liczby głosów z pierwszego miejsca dodaje się liczbę głosów danej opcji na drugim miejscu. Tak? Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie wyłonić zwycięzcy, patrząc tylko i wyłącznie na pierwszą preferencję ludzi, to teraz zapytajmy się, no dobra, no to w takim razie jaka jest wasza pierwsza i druga preferencja, czyli sumujemy liczbę głosów, które na daną opcję zostały oddane na pierwszym i drugim miejscu. Jeżeli nadal nie mamy opcji, która jest większościowa, no to pytamy się, no dobra, to co wolicie na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu, tak? Więc sumujemy punkty, które każda opcja zdobyła na pierwszym, drugim i trzecim miejscu rankingu. Jak to jest realizowane we współczesnym internecie? Otóż łatwo się domyśleć, że kwestie zaufania są kluczowe w wielu różnych obszarach internetu, takich jak na przykład handel elektroniczny, czy na przykład interakcje między rządem a obywatelami, także kwestie współdzielenia informacji, wiara w informacje, które pobieramy w internecie, wiara w treści komunikowane przez sieci społecznościowe, no i też cała masa różnego rodzaju nowych usług. Jeżeli chodzi o systemy komercyjne, no to tutaj jest cała masa różnego rodzaju rozwiązań, mniej czy bardziej nowoczesnych, opartych na przykład na zaufaniu. Dobrym przykładem jest Craigslist. Jeżeli chodzi o interakcje obywateli z rządem, szczególnie z tą wersją elektroniczną rządu, no to znowu, dlaczego zaufanie w tych kontaktach jest takie szalenie ważne, no, dlatego że istnieją przecież różnego rodzaju grupy nacisku, jest lobbying, jest możliwość wypaczania decyzji rządzących pod konkretne interesy. Pewne grupy mogą też chcieć mieć jakąś reprezentację prawną, więc
potrzebny jest jakiś mechanizm budowania takiego zaufania. Jeśli chodzi o współdzielenie informacji, no to znowu tutaj pytanie oczywiście, skąd się bierze informacja, to jest kwestia zaufania do dziennikarstwa obywatelskiego, czyli teoretycznie rzecz biorąc do amatorów, którzy się zabierają za publikacje dziennikarskie, to jest zaufanie do treści zamieszczanych w internetowych encyklopediach, bazach wiedzy, w semantycznych składnicach danych itd. Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, no to tu sprawa jest oczywiście znowu jasna, tak? Jak wierzyć, że po pierwsze rozmawiamy z prawdziwym człowiekiem, że to nie jest żaden bot, że to jest prawdziwa osoba, jak zweryfikować prawdziwość informacji. Żyjemy w czasie, w którym nawet tweety prezydenta Stanów Zjednoczonych są oznaczane przez Twittera jako bzdury, więc nabiera to zupełnie nowego znaczenia. No i rzecz jasna nowe usługi, czyli właśnie treści generowane społecznie, możliwość generowania fake newsów w sposób nieodróżnialny od tekstu przygotowanego przez ludzi itd., itd. Dziś, jeśli chodzi o narzędzia, które mamy, no nie są one specjalnie oszałamiające. Najczęściej wykorzystujemy zaufanie do trzeciej strony, więc jest cała masa firm internetowych, które gwarantują pewnego rodzaju, budują pewne zaufanie, ale to jest takie zaufanie bardzo mocno ograniczone. Są to przede wszystkim płatne usługi, to są usługi czysto komercyjne, są to usługi, które częstokroć wymagają pewnej wiedzy technicznej, no takie rzeczy właśnie jak VeriSign czy Taut. Zaufanie oparte na komentarzach czy budowaniu sobie pewnej pozycji w danej społeczności, czyli właśnie takie rzeczy jak na przykład Reddit czy Wykop, czy Stack Overflow, czy Quora, to do pewnego stopnia działa, jest to ograniczone do jednego serwisu. No, dobrym przykładem jest Stack Overflow, który rzeczywiście może tam sobie transponować to zaufanie pomiędzy różnymi obszarami, w których to się odbywa, no ale jest to też stosunkowo łatwe do szukania. Jeżeli chodzi o zaufanie oparte na jakiejś konkretnej marce, to już są zupełnie prywatne rozwiązania, tak? Szczególnie tutaj Apple w tym celuje, ale to jest dosyć mocno ograniczające, jeżeli chodzi o nowe pomysły. No i wreszcie zaufanie złożone z wielu serwisów za pomocą takich protokołów jak OpenID na przykład, czy Google ID, no niespecjalnie uniwersalne, też rozwiązania w gruncie rzeczy własnościowe, zamknięte, tak naprawdę nie związane wcale z zaufaniem, tylko z możliwością logowania się i autoryzacją, a autoryzacja to wcale nie jest zaufanie, także generalnie rzecz biorąc nie wygląda to dziś jakoś szczególnie wesoło. Do czego byśmy próbowali dążyć? Otóż my chcielibyśmy mieć mechanizmy i narzędzia informatyczne, które potrafiłyby powtarzać propagację zaufania tak, jak ona występuje u ludzi. I teraz na koniec spójrzmy, jak to się odbywa pomiędzy ludźmi. Tutaj odwołamy się do pewnego rodzaju wiedzy, którą czerpiemy z psychologii i socjologii, a w drugiej części wykładu będziemy dyskutowali o tym, w jaki sposób można spróbować przynajmniej zamodelować te rzeczy komputerowo. Otóż po co w ogóle jest propagacja zaufania? Propagacja zaufania to jest prosty mechanizm społeczny, który powoduje powstawanie nowych relacji zaufania pomiędzy ludźmi, którzy się nie znają. Propagacja ma przyczyny poznawcze w tym sensie, że ona faktycznie redukuje tą złożoność społeczną i dzięki pojawianiu się nowych relacji zaufania pojawiają się nowe możliwości, jeżeli chodzi o wchodzenie w interakcje i w gry społeczne. Natomiast ludzie nigdy nie propagują tego zaufania w sposób całkowicie ślepy. Potrzebne są dodatkowe informacje, na przykład informacje związane z podobieństwem albo wiedza o poczynaniach i relacjach zaufania, jakie dotyczą innych agentów. Jest to bardzo indywidualistyczne, bardzo ukontekstowione, absolutnie nie ma tutaj żadnego automatyzmu, co tym bardziej utrudnia implementację takiego zaufania obliczeniowego w komputerach. No to spójrzmy, jak wygląda taka, spójrzmy na przykładowe sposoby propagacji zaufania. Propagacja tranzytywna. Propagacja tranzytywna polega na tym, że agent, który wie o tym, czyli tu znowu potrzebna jest dodatkowa wiedza, dodatkowa relacja pomiędzy agentami. Bartek ufa Cecylii, Alicja ufa Bartkowi,
Dodatkowo Alicja w jakiś sposób zostaje poinformowana o tym, że Bartek ufa Cecylii. Zatem z tego, że A ufa B i B ufa C, pojawia się nowa relacja, A zaczyna ufać C. Więc w tym sensie zaufanie jest przechodnie, jest tranzytywne. Ta tranzytywność zaufania jest trochę potwierdzona w socjologii, ale nie jest to coś, co socjologowie braliby za pewnik. To znaczy ona może zachodzić, natomiast jest obwarowana różnego rodzaju ograniczeniami. Sama tranzytywność dotyczy tej propagacji, tak, a nie samego zaufania. I no nie jest to bardzo silny mechanizm, jeżeli chodzi o rzeczywiste relacje społeczne. Tak? Z drugiej strony to jest mechanizm, który jest bardzo atrakcyjny obliczeniowo, no bo mając dużą sieć społecznościową i mając zadanych nawet niewiele początkowych relacji zaufania, tych, które są twarde, to znaczy tych, dla których mamy twarde dowody, że one naprawdę istnieją, jesteśmy w stanie wygenerować bardzo wiele nowych relacji zaufania, tych, które są tutaj oznaczone na slajdzie czerwoną strzałką, przez zwykłą propagację tranzytywną. Innym przykładem jest propagacja symetryczna. To jest propagacja, która polega na tym, że zaufanie jest relacją odwzajemnioną. Ta relacja może być rekomendowana w sposób całkowicie automatyczny, w zależności od kontekstu. W niektórych kontekstach rzeczywiście zaufanie może być symetryczne, więc może taka relacja zwrotna pojawiać się w sposób automatyczny, ale to silnie zależy od kontekstu, albo może być zależne od cech osobniczych agenta, który został obdarzony zaufaniem. Tak? Czasami ten agent czuje się zobowiązany do tego, żeby odwzajemnić relacje zaufania, a czasami być może nie. Wreszcie propagacja zgodna. Propagacja zgodna wymaga istnienia jeszcze dodatkowej relacji. Tą relacją jest najczęściej jakaś relacja podobieństwa, która pozwala nam powiedzieć, na ile ten, do którego jesteśmy, na ile ten, któremu ufamy, jest podobny do jakiegoś innego agenta. W tym hipotetycznym scenariuszu mamy sytuację taką, że A ufa B. Z drugiej strony jest ta dodatkowa relacja zwrotna, która mówi o tym, że B jest podobny do C. Więc skoro A ufa B, a B jest podobny do C, to A zaczyna ufać C. I socjologia bardzo silnie ten sposób propagacji zaufania potwierdza. Zauważcie, że to jest właśnie to, co decyduje o tworzeniu się bardzo silnych, spójnych grup społecznych. Dlatego, że jeżeli wiemy, że istnieje już relacja zaufania między A i B, a B jest podobny do C i tutaj to jest podobny właśnie definiuje nam pewną stratyfikację społeczną, to znaczy na przykład B jest w tej samej grupie społeczno-ekonomicznej co C, albo B posiada to samo hobby co C, albo B współdzieli na przykład, nie wiem, przestrzeń pracy z C, tak? Więc jest w jakiś sposób podobny, to A zaczyna ufać C poprzez prosty fakt, że A ufa B. Tak? Ta propagacja zgodna zaufania jest rzadko wykorzystywana w automatycznych systemach do zarządzania zaufaniem, dlatego że budowanie dobrej miary podobieństwa jest niezwykle, niezwykle trudne. Ona, niestety, ta miara podobieństwa też jest silnie kontekstowa, więc nie jest to sprawa łatwa. Propagacja zgodna może też generować nową relację zaufania tylko i wyłącznie na podstawie relacji podobieństwa. To znaczy, sam fakt, że Bartek jest podobny do Cecylii, może oznaczać, że pojawi się relacja Bartek ufa Cecylii, bądź Cecylia ufa Bartkowi, bądź jedno i drugie. Tak, sam fakt istnienia relacji podobieństwa może indukować nam tutaj relację zaufania. Zatem, jakie są otwarte problemy, jeśli chodzi o zarządzanie zaufaniem? Po pierwsze, dużym problemem jest modelowanie nieufności. Ta nieufność jest trudno uchwytna nawet na poziomie psychologii i socjologii, a co dopiero mówić tutaj o systemach obliczeniowych. Nie jest tranzytywna. Bardzo słabo propaguje się przez zgodność. To znaczy, jeżeli ja nie ufam, to mogłoby się wydawać, że
że nieufność będzie, będzie się propagowała przez godność. Mogli się powiedzieć na przykład, że nie wiem, ksenofobia albo rasizm w ten sposób się propagują, tak? Mamy uogólnienie na całą grupę, no i tak przenosimy relacje w tym przypadku nieufności, nienawiści na wszystkie osobniki, które należą do jakiejś grupy, więc jeżeli między nimi panuje zgodność, między nimi istnieje relacja podobieństwa, to automatycznie ta nieufność się tam propaguje. No jak się okazuje, to tak, to jest trochę trudniejsze i socjologia nie jest taka do końca o tym przekonana. Bardzo otwartym, nierozwiązanym problemem jest jednoczesna propagacja nieufności i zaufania. Tak? Tutaj macie kilka scenariuszy, o których można sobie drapać się w głowę. Alicja ufa Bartkowi, Bartek nie ufa Cecylii, więc pytanie, czy Alicja ufa Cecylii, czy może Alicja powinna przestać ufać Cecylii, czy Alicja powinna zacząć ufać Cecylii. Albo jeżeli Alicja nie ufa Bartkowi, a Bartek ufa Cecylii, to czy Alicja powinna zacząć ufać Cecylii, czy wręcz przeciwnie, skoro nie ufa Cecylii, a Bartek, skoro nie ufa Bartkowi, a Bartek ufa Cecylii, więc w tym sensie Bartek jest trochę podobny do Cecylii, więc Alicja być może nie powinna zacząć ufać Cecylii, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Mamy też tutaj pojęcie jakiegoś sprzężenia zwrotnego, zaufania i nieufności. Może się zdarzyć tak, że jakaś akcja zaufanego agenta przyniesie negatywny skutek, tak jak w tym scenariuszu, A ufa B, B ufa C, więc A zaczyna ufać C poprzez propagację tranzytywną. A zaczyna ufać C, ale C wykonuje akcję, która kończy się negatywnym rezultatem, czyli kosztem dla A. Więc A przestaje ufać C, a wręcz zaczyna wyrażać brak zaufania do C, czy tam nieufność do C, ale pytanie, jak to teraz powinno wpłynąć na relacje między A i B, dlatego że to tak naprawdę przez B A zaczęła ufać C, tam poniosła koszt, więc osoba A zaczyna obdarzać C nieufnością, ale pytanie, czy część tej nieufności nie powinna jednak przenieść się w jakimś stopniu również na A, na B. No, to są wszystko otwarte problemy. Problemy, które tutaj są tylko naszkicowane na gruncie, powiedzmy, czy to psychologii, czy to socjologii, czy to takiego prostego modelu propagacji. Natomiast w drugiej części wykładu porozmawiamy sobie o tym, jak to tak naprawdę wszystko przekuć na prawdziwy algorytm informatyczny.